Chciałbym pokazać Wam sposób odejmowania, który mnie osobiście wydaje się bardzo przydatny. Nie jest szybszym sposobem odejmowania pisemnego, ale pozwala na łatwiejsze pamiętanie tego, co akurat liczycie, bo czasem przy dużej ilości pożyczania można się pogubić. No to policzmy jakiś przykład. 9456 odjąć 7589. Oto jak ja to robię, częściowo w pamięci.

To całkiem proste. Wystarczy, że odejmę 9000, odjąć 7000, albo 9 odjąć 7. Pisemnie robię to tak, że skreślam górną liczbę i skreślam siódemkę, bo odejmuję 7000, a w wyniku piszę u góry 2456. 2, bo 9 odjąć 7 to 2, a reszta liczby się nie zmieniła, bo nic więcej oprócz 7000 nie odejmowaliśmy. Oznacza to, że 9456 odjąć 7589 to to. To samo co 2456 odjąć 589, zlikwidowałem w ten sposób 7000. Odjąłem te 7000 od obydwu liczb. Teraz odejmę od obydwu tych liczb 500. Jeżeli odejmę 500 od tej dolnej liczby, to po prostu ta piątka zniknie. A jeżeli odejmę 500 od tej górnej liczby, to co się stanie? Ile to jest 2456 odjąć 500? Możemy to uprościć i zapytać, ile to jest 24 odjąć 5. 24 odjąć 5 to 19, czyli wynikiem tego odejmowania będzie 1956 1956. Czyli początkowe zadanie zostało po raz kolejny zredukowane do wykonania działania 1956, odjąć 89. No to odejmijmy od obydwu liczb 80. Jeżeli odejmę 80 od tej dolnej liczby, to 8 zniknie. 89 odjąć 80 to po prostu 9. A odejmowanie 80 od górnej liczby mogę sprowadzić do pytania, ile to jest 195 odjąć 8. 15 odjąć 8 to 7, czyli 195 odjąć 8 równa się 187. I szóstka zostaje bez zmian. Czyli w tym kroku policzyliśmy, że 1956 odjąć 80 równa się 1876. I zredukowaliśmy nasze pierwotne zadanie do odejmowania 1876 odjąć 9. I możemy policzyć to w pamięci. Ile to jest 76 odjąć 9? To jest 67. Czyli nasz końcowy wynik to 1867. I jak widzicie, wcale nie jest to szybszy sposób liczenia niż ten, którego używaliśmy w poprzednich filmach. Ale lubię takie liczenie, bo na każdym etapie pamiętam tylko dwie liczby: nową górną liczbę i nową dolną liczbę. Dolna liczba skraca się za każdym razem o kolejną cyfrę, jest coraz krótsza i coraz prostsza, i tak to sobie liczę krok po kroku, częściowo w pamięci. Żeby się upewnić, że wynik jest prawidłowy i żeby porównać obydwie metody, zróbmy teraz to samo w tradycyjny, standardowy sposób 9456 odjąć 7589. Osobiście, jak już wpadnę w rytm pożyczania, to wolę zawsze wykonać całe pożyczanie od razu, a dopiero potem odejmować. Patrzę na wszystkie cyfry w górnym rzędzie i sprawdzam, czy są większe od cyfr na dole. Zaczynam od prawej, od jedności. 6 zdecydowanie nie jest większe od 9, czyli musimy pożyczyć. Pożyczamy z pozycji dziesiątek, czyli piątka stanie się czwórką, a szóstka szesnastką. Teraz sprawdzamy pozycję dziesiątek. Czwórka musi być większa od ósemki, ale nie jest. Więc pożyczamy z pozycji setek, czyli czwórka stanie się czternastką, na pozycji dziesiątek oznacza to 14 dziesiątek, czyli 140, a ta czwórka zamienia się w trójkę. No i pozycje jedności i dziesiątek są ok, ale w setkach cały czas mamy za mało, więc musimy pożyczyć z tysięcy. Trójka staje się trzynastką, a dziewiątka ósemką. No i w ten sposób jesteśmy gotowi do odejmowania. 16 odjąć 9 równa się 7. 14 odjąć 8 równa się 6. 13 odjąć 5 równa się 8. 8 odjąć 7 równa się 1. No i szczęśliwie mamy ten sam wynik. Chcę, żeby było jasne, że żaden z tych sposobów nie jest lepszy. Ten po lewej właściwie jest dłuższy i wymaga więcej miejsca na kartce. Ale ten prawy, tradycyjny, jest dla mnie trudniejszy. Czasem trudno jest mi śledzić, co już pożyczyłem, a co jeszcze nie. A w tym lewym sposobie muszę pamiętać tylko o dwóch liczbach. I te dwie liczby z każdym krokiem są coraz prostsze. I dlatego uważam, że ten sposób jest pamięciowo prostszy. A ten tradycyjny może być, w zależności od konkretnych liczb, łatwiejszy do wykonania pisemnego. A tu przynajmniej nie musicie pożyczać. Mam nadzieję, że się wam przyda, opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna nauka.pl.